rynek gier komputerowych. Ja dosyć krótko o tym będę mówił, chyba że Państwo chcielibyście jakoś tutaj ten temat pogłębić. Myślę, że mniej więcej sobie pewnie Państwo jakieś wyobrażenie posiadają, jeśli chodzi o ten rynek. Znaczy generalnie to, co chciałbym przekazać, to jest, że to jest duży rynek, jest dużo użytkowników. Jest on nadal dosyć młody, w związku z tym dość szybko rośnie, tak? Mamy tutaj takie badanie, które zostało zrobione przez jakąś tam agencję na zlecenie Google'a, tak? I okazuje się, że na przykład w tym segmencie gier online to jest roczna stopa wzrostu 40%, tak? To jest gigantyczny wzrost. On wynika z tego że również, że to jest jeszcze rynek dosyć młody, natomiast no, te wzrosty są dosyć imponujące. Ja to pokazuję po to, żeby pokazać, że jak gdyby jest potężny, czyli jest bardzo duży potencjał w branży gier. I to jest taka branża, która jest jedną z branż tych kreatywnych, tak? Branże kreatywne, tutaj nie wiem, Maciek wspominał o kręceniu filmów, tak? To są tego typu branże. To jest branża, która najszybciej rośnie, tak? I w tych grach, to mówiłem o tym, powstaje bardzo wiele innowacji, które później można sobie gdzieś tam wykorzystywać, tak? I tutaj przechodzimy właśnie do tej gamifikacji. Stereotypy są takie, że generalnie gramy, bo chcemy się pobawić, tak? W ogóle grają dzieci. Oczywiście myślę, że Państwo sobie zdają sprawę, że już teraz to trochę inaczej wygląda. Pewnie o tym Jacek będzie mówił, kto gra w dzisiejszych czasach w gry. Natomiast stereotypy właśnie tak wyglądają, tak? Że chcemy sobie po prostu miło spędzić czas, zabić ten czas. Jeśli chodzi, no i to jest takie stereotypowe podejście, tak? Natomiast jeśli sobie spojrzymy na jakieś tam, no tak naprawdę dowolne badania, trzeba sobie po prostu tylko pogooglać, to się okazuje, że ludzie grają w gry dlatego, że chcą coś osiągnąć. I dla nich kompletnie nie ma znaczenia, że to jest po prostu wirtualny jakiś badge, czy wykonane zadanie. To kompletnie dla nich nie ma znaczenia, tak? W mózgu dzieje się to samo, jakby po prostu wygrali na loterii 6 milionów złotych. Dodatkowo chcą współzawodniczyć, tak, z innymi ludźmi, tak? Tak jak w życiu współzawodniczymy, nie wiem, jeśli prowadzimy firmę, to mamy konkurencję, z którą jakoś tam trzeba się ścigać, tak? Jeśli gdzieś pracujemy, to się ścigamy ze swoimi kolegami z zespołu, bądź, nie wiem, z innym departamentem. Tak samo jest w grach, tak? Tam też ludzie się ścigają i ze sobą rywalizują. Co więcej, rywalizacja to nie jest wszystko, tak? Ludzie też chcą po prostu ze sobą współpracować, przebywać ze sobą, chcą być w tym samym środowisku, chcą kooperować. Także tak się mają te badania, jeśli chodzi o porównanie ich ze stereotypami. Teraz jeszcze chciałem pokazać tutaj ze dwa przykłady takiej, bym powiedział, to jest taka gamifikacja typowo prezentacyjna, tak? To nie jest do końca gamifikacja moim zdaniem, ale bardzo fajnie pokazuje jakieś tam podstawy tych mechanizmów. To jest dosyć znany case, taki cytowany przez tam wielu marketerów, jak powiedziałem, na prezentacjach na przykład. To jest fotoradar, który został ustawiony w centrum Sztokholmu. To była taka akcja wspólna chyba ichniejszej straży miejskiej, organizowana razem z Volkswagenem. Taka akcja społeczna, tak? No więc przede wszystkim jaki był problem, tak? Problem był taki, że po prostu w centrum miasta było ograniczenie do 30 km na godzinę i niegrzeczni Szwedzi łamali to ograniczenie w sposób nagminny. Co to znaczy w sposób nagminny na szwedzkie warunki? To znaczy, że średnia prędkość wynosiła 32 km na godzinę, ale to jest Szwecja. No i ktoś tam mądry wpadł na taki pomysł, że zamiast tak jak w Polsce, tak, jak przekraczamy prędkość, dostajemy odznaczenie, przychodzi do nas pocztą, tak, musimy zapłacić od 100 w górę złotych. Tak tam wymyślono, że to odznaczenie będzie trochę w innej sytuacji, tak, przyznawane. No więc zrobiono taki system, gdzie każdy samochód, każdy kierowca, tak, który jechał z dozwoloną prędkością, otrzymywał taki certyfikat pocztą, tak, z policji, gdzie było to zdjęcie i był certyfikat. Można było sobie ten certyfikat powiesić u siebie na ścianie w domu, tak, pochwalić się przed znajomymi albo przed kolegami w pracy. I to było bardzo fajne. Co więcej, oprócz tego, że dostawaliśmy tego badża, tak, wirtualnego, dodatkowo jeszcze była organizowana loteria,
w której można było wygrać nagrody rzeczowe, które oczywiście były fundowane z mandatów, które były płacone przez tych kierowców, którzy się nie stosowali do tych ograniczeń, byśmy powiedzieli, którzy łamali reguły gry. No i efekt był taki, że na próbce 30 tysięcy samochodów, gdzie tam ci Szwedzi nagminnie łamali te przepisy i średnia prędkość była wynosiła 32 km na godzinę, prędkość spadła średnio do chyba 26 km na godzinę. Tak? To jest taki przykład, tak jak powiedziałem, takiej gamifikacji na potrzeby prezentacji. Natomiast on bardzo fajnie ilustruje, co tak naprawdę działa na tą psychikę ludzi, tak? I tak naprawdę jak wprowadzając takie reguły gry, czy tam reguły gamifikacji, modyfikujemy bardzo skutecznie zachowania ludzi. Kolejny przykład to jest już nasze rodzime podwórko. To są śmietniki ze strefy Kibica. Nie wiem, czy kojarzycie może tą historię. Tutaj podpowiedzcie mi, co to są za flagi. I są dwa śmietniki, na jednej chyba jest szwedzka flaga, na drugiej jest ukraińska. No i to jest kolejny taki prezentacyjny przykład gamifikacji, tak? Trochę jakby na potrzeby fajnej historii. Natomiast to znowu pokazuje jakieś tam modyfikacje zachowań ludzi, tak? Strefa Kibica, wiadomo, pijemy browary, wywalamy wszystko, nie patrzymy, co się dzieje, tak? No i zrobiono taką prostą zabawę. Są dwa śmietniki, są flagi zespołów, które akurat w tym dniu rozgrywają mecz. No i po prostu ludzie, którzy kibicują na przykład za Szwecją, ścigają się z ludźmi, którzy kibicują za Ukrainą, tak? No i mamy taki typowy pasek postępu, byśmy powiedzieli, jak jest w grach, tak? Możemy po prostu dołożyć tam kolejny tam kubeczek śmieci i tak dalej i po prostu możemy zapełnić ten śmietnik, tak? No, wynosząc z tego jakąś satysfakcję. I tych definicji gamifikacji jest bardzo dużo, tak? Ja tutaj sformułowałem coś takiego, że to jest przenoszenie pewnych innowacji, które powstają właśnie w grach komputerowych, które służą angażowaniu użytkowników, motywowaniu, komercjalizacji, tak, do innych branż i byśmy powiedzieli do innych obszarów zastosowań niż, nie wiem, sama branża gier, tak, czyli można to stosować w marketingu, sprzedaży czy do zarządzania zasobami ludzkimi. Okej, i tutaj przechodzę, chyba że Państwo jeszcze chcielibyście o coś zapytać w tej części. Okej, no i tutaj przejdę w takim razie już do tego naszego rozwiązania, czyli do platformy Gamfi. Okej, no to są te problemy, które myśmy zauważyli i przygotowaliśmy rozwiązanie, które umożliwia po pierwsze tak, zaangażowanie tej społeczności na dłużej, wykorzystanie komercyjne społeczności do promocji, no i jeszcze jako dodatkowy taki benefit jesteśmy w stanie dość dobrze selekcjonować takich ambasadorów marki. Ambasador marki to jest taka osoba, która po prostu wiele dobrych rzeczy jest w stanie dla tej marki zrobić, opowiedzieć o niej, zapromować, powiedzieć dobre słowo, czy w internecie, czy w grillu. No i jak wygląda ta gamifikacja w Gamfi, tak? Mamy sobie takiego konsumenta, który jest niezaangażowany, znudzony. My po prostu robimy tak zwany fan, tak? Angażujemy go w jakimś tam określonym naszym komercyjnym celu. I jak to działa? Po pierwsze, znaczy działa to tak naprawdę tak jak gra. W grze gracze wykonują pewne zadania, tak? Moim zadaniem jest najpierw zabić 100 kaczek, później 50 borsuków. Jak już jestem wypasiony, to idę z kolegami po prostu na smoka, na wyprawę, tak? Tak, tutaj jest podobnie, tak? Użytkownicy aplikacji wykonują pewne zadania, tak? Przy czym tak jak w grze zabijamy te kaczki, borsuki i smoki, tak tutaj po prostu wykonujemy pewne zadania promocyjne. Zadanie to jest na przykład wejście na stronę www, tak, czyli byśmy powiedzieli taka kampania CPC, gdzie tam sobie po prostu klikamy i wchodzimy na stronę, coś możemy sobie przeczytać. To może być obejrzenie reklamy na YouTubie przez użytkownika i to co ważne, tak jak mamy w grach taki tryb single player, tak, czyli ja gram, i mamy taki tryb multiplayer, gdzie robimy pewne rzeczy przy pomocy lub razem z innymi użytkownikami. No i znowu, tak jak w grze, po prostu dostajemy za wykonywanie tych zadań punkty. Punkty służą do różnego rodzaju
sprytnych sztuczek psychologicznych typu budowanie statusu tego gracza w społeczności, tak, czyli mam jakieś rankingi znajomych, ranking wszystkich użytkowników z aplikacji, jakieś paski postępu, tak, które służą do tego, żeby po prostu zmotywować gracza do wykonywania kolejnych zadań, uzyskania kolejnych punktów, tak, i dobicia tam do kolejnego levelu na przykład. No i to, co jeszcze dodatkowo wprowadziliśmy, to jest to taka motywacja zewnętrzna, czyli w postaci nagród można jeszcze wylicytować jakieś tam nagrody, które są osadzone w kontekście danej marki. No i mamy mechanizmy, takie jak mamy w grach, tak? Czyli mamy levelowanie, status, nagrody, punkty, zadania, misje, tak? Czyli łączenie pewnych zadań w jakieś tam sekwencje. Jakie są przykładowe zadania w Gamfi? No tak jak mówiliśmy o tym zabijaniu kaczek, tak, czy smoków, tak u nas w aplikacji to są zadania promocyjne, tak? Czyli możemy na przykład mieć za zadanie przyciągnąć jakiegoś znajomego na fanpage marki, możemy coś musieć wyszerować, obejrzeć reklamę lub podzielić się nią na fejsie, żeby ktoś inny ją zobaczył. Możemy wejść na jakąś stronę, czy ją też zapromować, żeby ktoś inny wszedł. Możemy się gdzieś zameldować, to jest niesłychanie istotne, jeśli na przykład, nie wiem, mamy społeczność w internecie, a chcemy ją na przykład wysłać do punktu sprzedaży z jakiejś przyczyny, na przykład, żeby coś ci ludzie kupili. Mamy quizy, ankiety, leady. Leady to są takie jak gdyby formularze, które jeśli wypełnicie kiedyś w internecie, to później was będzie męczył operator, a później was będzie męczył bank. Ciągle ktoś do was będzie dzwonił. Możemy też nagradzać oczywiście, tak jak w programach lojalnościowych, po prostu za realizowanie zakupów. Możemy też robić takie akcje z wykorzystaniem skanowania kodów QR. Przy czym znowu te zadania są ułożone tak jak w grze, tak? W grze mamy jakąś misję, mamy questa, mamy jakąś sekwencję rzeczy, którą musimy zrobić. Podobnie się tych użytkowników, byśmy brzydko powiedzieli, wkręca w takiej aplikacji gamifikacyjnej, tak? Czyli mamy jakąś bazę użytkowników, ten użytkownik, tak jak w grze, dostaje na początku pierwsze bardzo łatwe zadanie, tak? Czyli masz tutaj kijek, idź zabić kaczkę, tak? No to u nas w tej aplikacji to jest po prostu wejść do aplikacji i obejrzeć sobie reklamę na YouTubie. Mega proste, tak? Robimy to codziennie, oglądamy setki takich filmów. Gdyby bariera wejścia praktycznie nie istnieje, wchodzimy, oglądamy tą reklamę i co się dzieje? Nagradzamy tego użytkownika jakąś tam niewielką ilością punktów, czyli tak jak w grze. Zadanie, wzmocnienie, tak? Użytkownik się cieszy. Dobra, dajemy mu następne zadanie, kliknij na ten link i wejdź po prostu na stronę internetową, tak? W jakim celu? No żebyś tam coś przeczytał o tym produkcie, który ci chcemy gdzieś tam na końcu sprzedać. No i użytkownik sobie kliknął, popatrzył, tak? Bo przecież nie przeczytał tego, bo po co? Dostał 6 punktów, tak? Znowu jakieś tam wzmocnienie dostał. Natomiast tutaj w kolejnym zadaniu łapiemy go na jakimś prostym quizie, gdzie prosimy go o napisanie, co tam było na tym landing page'u, jakieś hasło reklamowe czy coś, tak? Więc on wraca sobie do tej strony, ogląda, czyta. Dajemy mu za wypełnienie tego zadania później bardzo dużo punktów, może jakiś achievement. Co więcej, na samym końcu możemy go nagrodzić. Na przykład zamiast tego achievementu on może dostać po prostu kod zniżkowy, kod promocyjny, tak, żeby zrealizował później w naszym sklepie internetowym jakiś zakup. Okej, ostatnia część to jest pokazanie, że to po prostu działa, tak? Zrobiliśmy takie wdrożenie właśnie dla HBO w Polsce. Aplikacja na bazie Gamfi nazywa się HBO Play. To jest aplikacja, która ma na celu po prostu... No właśnie, co ona ma na celu? Jakie były cele HBO? Standardowy cel każdej marki, każdego marketera, brand managera, prezesa, tak? Im więcej fanów, tym lepiej. Nieważne, czy tam z tego coś wynika, czy nie. Tutaj akurat miało wynikać, dlatego że chodziło też o większą aktywność tych fanów. Co więcej, chodziło też o komercjalizację, tak? Czyli jak gdyby marka inwestowała jakieś tam środki i swoją atencję w to, żeby tych fanów zgromadzić na w sumie łącznie chyba 5 fanpage'ach, tak? No i chciała ich jakoś tam sobie skomercjalizować, czyli po prostu wyciągnąć jakieś komercyjne korzyści. No i zależało im również na tym, żeby ludzie oglądali więcej klipów na YouTubie. Chodziło tak naprawdę o trailery ich produktów, tak? Produktem HBO jest po prostu serial, dokument, film.
a takim klipem na YouTubie jest po prostu trailer, który jakoś tam reklamuje i ma wpłynąć na tego użytkownika, żeby on później sobie to HBO u swojego operatora zamówił. Takie były cele. No i rozwiązanie właśnie zaproponowaliśmy, tą naszą platformę, o której tutaj już trochę mówiłem, która umożliwia właśnie tą komercjalizację fanów przez zaangażowanie ich do promocji marki z wykorzystaniem tych mechanizmów gamifikacji. No i już po 2 tygodniach tam 1500 osób mieliśmy, które wykonało łącznie 30 tysięcy zadań takich promocyjnych. Co w ogóle wynika z tych zadań promocyjnych? Jeśli sobie przyjmiemy takie bardzo uproszczony przelicznik, tak, jaka to jest wartość, tak, że mamy 30 tysięcy zadań promocyjnych. Jeśli byśmy chcieli zrobić na przykład sobie kampanię taką, tak zwane nakliki, tak, czyli kampanię CPC na Facebooku, to pewnie musielibyśmy zaklika sobie, zależy się tam od naszego sprytu i wiedzy, zapłacić tam od 50 groszy do 1,5 złotego, tak, czyli przyjmując je za jakiś tam uproszczoną wartość takiego jednego zadania promocyjnego, to powiedzmy te 1500 użytkowników wygenerowało tak darmową promocję albo oszczędności budżetowe tutaj dla HBO o wartości 30 tysięcy złotych już po 2 tygodniach. Oczywiście to jest tak, że ta akcja nie trwała 2 tygodnie, tak? To już ta akcja trwa już rok i dalej jest kontynuowana. I to, co jest istotne to jest tak jak w grze, tak? W grze są pewnego rodzaju misje, są jakieś tam wątki fabularne, tak? Tak samo jest tutaj, tak? Mamy jakiś produkt, który wchodzi na rynek, dajmy na to, że to jest, nie wiem, rodzina bordziów i robimy do tego kampanię, tak? Jak robimy kampanię, to obraz tej aplikacji, to są 3 przykłady, tak? Z Gry o Tron, z Czystej Krwi i z Rodziny Bordziów, ta aplikacja się zmienia, tak? Ludzie dostają nowe zadania do wykonania, tak? Które są związane z obejrzeniem trailera, z wyszerowaniem go. Za każdym razem to jest inny content, który jest jak gdyby związany z daną kampanią. No i takiej kampanii już zrobiliśmy tutaj, jest akurat 7 pokazanych i było tak naprawdę trochę więcej. No i że to działa. No, najlepiej to pokazać po prostu na liczbach. Po pierwsze zdobyliśmy dodatkowych tam 30 tysięcy wiernych fanów. Po drugie, jak gdyby aktywność tych fanów wzrosła o prawie 100%. Po trzecie, i to jest jak gdyby, to jest niesłychanie istotne, użytkownicy przez rok wykonali 350 tysięcy zadań, tak? Czyli jak gdyby w grze to byłoby te 350 tysięcy kaczek. Tutaj to są te zadania, które tam średnio biorąc każde jest warte na przykład złotówkę, tak? Czyli jak gdyby ten kapitał, który oni sobie zgromadzili na swoich fanpage'ach, tak? Te kilkadziesiąt tysięcy fanów, wygenerowało po prostu dodatkową taką wartość promocyjną, tak, no i to już jest całkiem sympatyczna kasa, nawet dla takiej marki dużej, jak jest HBO. No i też uzyskali efekt w postaci większej liczby obejrzeń tych swoich trailerów. I w ten sposób doszedłem do końca prezentacji.